Witamy Państwa po raz wtóry właśnie dzisiaj podczas tej pierwszej sesji, pierwszego etapu przesłuchań drugiego międzynarodowego konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Muszę powiedzieć, Róża, że z większymi nadziejami przystępowałem do tego konkursu niż ta pierwsza sesja dzisiaj nam przeszła. Jakoś ja tak myślę, nie że mogę zwłaszcza po wczorajszym koncercie inauguracyjnym, o którym nie mamy okazji i nie mamy czasu przede wszystkim porozmawiać, a jest przecież o czym, to poprzeczka została zawieszona tak wysoko, przede wszystkim przez tę, która pojawiła się nieoczekiwanie, przez Martę Archerich, najmniej doświadczoną, zdaje się, ze wszystkich grających tam w grze na instrumencie historycznym, że po prostu nasze oczekiwania są tak bardzo rozbudzone, że być może ten pierwszy dzień na razie jeszcze powoduje w nas niedosyt, ale... No miejmy nadzieję, że konkurs będzie nabierał rumieńców, ale przyznaj, z taką nadzieją pozostajemy. Po przerwie mam nadzieję, że troszkę z większą uwagą zaczęłeś słuchać uczestniczki, która pojawiła się na estradzie. To zdecydowanie, oczywiście. Tak. Natomiast jeszcze mieliśmy wrócić, bo jesteśmy Państwu to winni trochę, do występu Andrzeja Wiercińskiego, którego nie zdążyliśmy omówić w przerwie pomiędzy poszczególnymi występami. Andrzej Wierciński po raz trzeci, jak mówiłem, proszę Państwa, przystępuje do konkursu Chopinowskiego. Dwukrotnie startował w konkursie wielkim, teraz w konkursie na instrumentach historycznych. No myślę, że to jest swoiste zbieranie doświadczeń przez tego pianistę, który już zresztą przecież ma na swoim koncie nie tylko konkursowe występy czy konkursowe zmagania, ale normalną działalność artystyczną. Warto przypomnieć, że jest także zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, pianistą rzeczywiście bardzo doświadczonym, można powiedzieć otrzaskanym, takiego słowa potocznego bym tutaj użyła, ale wydaje mi się, że właśnie to jest też pianisty, który się bardzo dobrze znajduje na estradzie, chociaż dzisiaj miałam wrażenie, że jednak pewna nerwowość na jego występie zaważyła. Zgodzę się z Tobą tutaj, Różo, i rzeczywiście on był chyba pierwszy, który grał aż na trzech instrumentach, które bardzo można korzystać. Wybór. Tak, można korzystać z wielu fortepianów historycznych, które są tutaj udostępnione przez organizatorów, czyli Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Wierciński grał na Plejelu, na Buchholcu i na Grafie z 1835 roku. Chociaż rzeczywiście, jeśli chodzi o wybór i możliwość wykonywania dzieł Jana Sebastiana Bacha, to wszyscy pianiści, którzy do tej pory grali, sięgają konsekwentnie po te instrumenty, które są bliżej naszych czasów chronologicznie, a nie po te najstarsze. No właśnie, chociaż wydawałoby się, że pianoforte nie jest typowo instrumentem bachowskim, prawda? No, Bacha, jego... Tak, ale pewnie nie jego tak. Jego instrument klawiszowy, to przybyliśmy kojarzyć z klawikordem, klawesynem, fortepianem, organami, ale fortepian historyczny w tym kontekście rzadko się pojawia, a jednak tutaj ten najpóźniejszy rzeczywiście z dzisiaj obecnych na estradzie instrumentów wybierają pianiści do Bacha. Nie wiem, moim zdaniem to ciekawy zabieg, bo niektórzy osiągają na nim bardzo ciekawe efekty. No to ja pozostaję przy Dereku Wangu, jeśli chodzi o ciekawe efekty z Bachem, Różo. Ja tutaj będę wchodzić w dyskusję, bo już pierwszą część przesłuchań mamy za sobą, a pozostało nam jeszcze kilkoro pianistów. Ja nie byłam tak bardzo może zachwycona występem Amerykanina, powiem tylko, ponieważ miałam wrażenie, że po prostu jego kontakt z instrumentami historycznymi na razie jest dość skromny i do tego się ograniczy. To prawda, oczywiście. Angie Zhang, tak? Potem po Andrzeju Wiercińskim otwierała tą po przerwie sesję. I muszę powiedzieć, że to był bardzo ciekawy występ amerykańskiej pianistki, oczywiście chińskiego pochodzenia. Chyba stawiam ją najwyżej dzisiaj pośród wykonawców, którzy wystąpili. Ja muszę powiedzieć, że na mnie jej gra zrobiła bardzo pozytywne wrażenie, zwłaszcza w kontekście, zwłaszcza na tle pozostałych uczestników. Przeczytałam z pewnym dystansem, że brała udział, została laureatką 20 konkursów i zaraz miałam pewne takie déjà vu, mam nadzieję, że wiesz, o kim myślę, z dużego konkursu chopinowskiego. Co prawda 20 to nie 40, no ale mimo wszystko, ale
mimo wszystko no, jakiś taki pojawia się cień podejrzenia, że jest to po prostu pianistka nastawiająca się na kolejny konkurs, przyjeżdżająca na kolejny konkurs. Natomiast bardzo pozytywnie byłam zaskoczona, a tym bardziej, kiedy przeczytałam, że jest wyspecjalizowana w grze wykonawstwa historycznego, co w jej przypadku było słychać. Ja tutaj dodam Państwu gwoli uzupełnienia, że w tej chwili Angie Jung odbywa studia doktoranckie w Michigan w klasach fortepianu współczesnego i historycznego, klawesynu oraz organów. W ogóle instrumentów klawiszowych, więc ona jest bardzo wszechstronna. A propos tego świadomego doboru, czy świadomego wykonywania repertuaru właśnie na instrumentach historycznych, to już Polonez Kurpińskiego G-moll, wykonywany na grafie z tą wielością odmian agogicznych i dynamicznych. To mnie bardzo zafrapowało i zafascynowało. Zresztą Polonez Gismol Chopina grany też na grafie, a wcześniej było Rondo Wolfganga Amadeusza Mozarta i to zestawienie Ronda Amol Mozarta i Poloneza Gismol Chopina pokazywało, jak bogatą barwą można dysponować i jak wykorzystywać walory instrumentu historycznego. Ona tutaj bardzo się sprawdziła. Właśnie chciałam cię zapytać, Marcinie, jako eksperta, o to, jak ty rozumiesz w ogóle stylowość wykonania muzyki właśnie Mozarta, Bacha czy wczesnych polonezów Chopina i doby chopinowskiej na instrumencie historycznym. Na co my powinniśmy zwracać uwagę? Na czym ta stylowość polega? No myślę, że na tym, ja tutaj nie jestem jednak ekspertem i to jakieś tam moje doświadczenia ze słuchaniem różnych wykonań może bardziej się tutaj przekładają. Wszyscy wiedzą, jakim uczuciem darzysz Andreasa Steyera, oczywiście, tym uwielbieniem, więc zgoda. Właśnie jak zagrałby to Andreas Steyer, twoim zdaniem? Tego nie wiem, bo trzeba by o to się jego zapytać. Może będziemy mieli okazję, to porozmawiamy z jednym z jurorów, właśnie Andreasem Steyerem, ale myślę, że kiedy pianista potrafi się dopasować do instrumentu, który ma do wyboru, i potrafi podkreślić jego walory, czy te atuty, którymi dysponuje, to myślę, że to jest jakby tutaj ta ścieżka, którą trzeba wybierać. Myślę, że Angie Jung właśnie się w tym sprawdziła. Ja zwróciłam uwagę na jej na retoryczność jej gry, bo to było to, czego mi brakowało we wszystkich właściwie poprzednich występach i chyba następnych też. To, że tak niewielką uwagę pianiści przywiązują do tego jakże ważnego aspektu, prawda? Takiego historycznego wykonawstwa. Retoryczność. Żeby te motywy, żeby te frazy ze sobą gadały, żeby właśnie myśl muzyczna miała jakiś kierunek, mówiła coś, prawda? U niej to było słychać i nawet jeżeli można by było dyskutować z interpretacją jej ballady G-moll op. 23 granej na Pleyelu i można się z nią nie zgadzać, no to jednak nie można odmówić jej tego, że ona tutaj bardzo czegoś poszukiwało. Coś tam się jednak działo. Tak. W kontekście innych ballad niestety dzisiaj no bardzo miałkich albo bardzo bladych. Tak, no i po raz pierwszy mieliśmy chyba do czynienia z takim dotknięciem poezji, prawda? Bo jej wykonanie właśnie tutaj w tym kierunku dążyły. To było najbardziej subtelne też granie ze wszystkich, które usłyszeliśmy. A przy tym w tym wczesnym, bardzo zróżnicowany, bo ten wczesny polonez Chopina zagrany właśnie bardzo stylowo, ona pierwsza zwróciła moją uwagę na to, że jest to w końcu przecież utwór w stylu Brillant, czego wcześniej w ogóle jakoś nie dostrzegałam. Posłuchajmy, Róża, co nam powiedziała po swoim występie Angie Jung. Hello, my name is Angie Jung. I am a contestant. I have been playing. Dzień dobry, nazywam się Angie Jung i jestem uczestniczką konkursu. Dotychczas grałam już na wielu instrumentach historycznych i stało się to moją największą pasją. Mam to szczęście, że w Stanach, gdzie mieszkam i ćwiczę, mam dostęp do kopii takich fortepianów, dlatego już na wstępie dobrze wiedziałam, jakie są różnice w graniu na Pleyelu, grafie, etc. Miałam pomysł, które instrumenty wybrać. Kiedy mogłam jednak spróbować gry, chciałam poczuć, jak brzmi każdy z nich. To dlatego, że każdy egzemplarz fortepianu historycznego jest niepowtarzalny. Chciałam wybrać te, które najlepiej pozwolą mi wyrazić muzykę Chopina, Bacha, Mozarta. Fully express what I wanted to for each piece.
Pomysł, który stał za programem, był następujący. Posłużyłam się harmonią tonacji. Na początek stuprocentowo polski Kurpiński i jego polonez g-moll, potem w dół z g-moll do preludium i fugi d-moll Bacha, potem Mozart w a-moll, zatem znowu w dół, a następnie chromatycznie polonez gis-moll i ballada g-moll Chopina. Pomyślałam, że taka kolejność będzie frajdą. Mozart, Rondo, A minor, so again going down, and then I went chromatic, so then it was Chopin G sharp minor Polonaise, so one chromatic, and then another chromatic, Chopin Ballade G minor, so I thought that was kind of cool. No i myślę, że to się sprawdziło akurat w ułożeniu programu Angie. Ale jakaś świadoma pianistka, prawda, Marcinie? Tak, oczywiście. Bardzo świadoma tego, co robi, świadoma celu i świadoma środków też, jakimi operuje w celu osiągnięcia tego efektu. No to nie wiem, czy miałaś takie wrażenie, że to był kontrast wieku i doświadczenia i właśnie tego wszystkiego, czym można dysponować, jak wyszedł na estradę młodziutki Chińczyk Yongquan Zhong, który jest notabene uczniem profesora Wojciecha Świtały. Bardzo młody, 18 lat. Być może jeszcze nieskończony. Tego nie wiemy, 2005 rok po prostu. No i trzeba powiedzieć, że właśnie ta młodość chyba jednak tutaj wzięła górę w tym wykonaniu, w tym konkursowym występie Yongquana Zhonga, dlatego że no chyba nie pokazał wszystkich swoich możliwości ten młody artysta. Ale pokazał głęboką wrażliwość. Mam wrażenie, że to jest pianista obdarzony bardzo dużym potencjałem. Być może on od niedawna studiuje zresztą w Polsce i wydaje mi się, że on jeszcze jest w stanie pokazać sporo. Nie wiem, czy przejdzie do drugiego etapu, natomiast myślę, że warto przyglądać bardzo się temu, dobrze jak przygotowany się, był. Jak będzie tak, się rozwijał, ma taką naturalną muzykalność w sobie. Bardzo mi się to w jego grze podobało. No i wirtuozowska choda w balladzie F-dur też świetne wrażenie pozostawiła. Róża na plus. Ja bardziej neutralnie. Alice Bakalini kończyła występ dzisiaj przed południem. No także dosyć, wydaje mi się, doświadczona już pianistka. Ukończyła studia w Musikhochschule w Stuttgarcie w klasie fortepianu historycznego. I Marcinie, czy udało ci się dostrzec tę jej znajomość instrumentów historycznych i specyfiki stylu, specyfiki stylowego wykonawstwa? Wielokropek, Różo, myślę, że spróbowała coś w balladzie F-moll op. 52, która niestety się nie udała i była pod względem i dynamicznym, i agogicznym, a przede wszystkim retorycznym niezwykle blada, chociaż tutaj poszukiwania rejestrów adekwatnych Pleyela tutaj jakieś miały przełożenie, natomiast wcześniej jakby zapomniała w ogóle o tym, że można tym dysponować na fortepianach. Ja myślę, że też jej występ po prostu troszkę przydałby się dużo więcej zróżnicowania, prawda? Bo troszkę monotonny pod względem bladość, tonacji, niestety, tak, bladość utworu. Niestety była na pierwszym planie. Bardzo żałuję, bo spodziewałem się znacznie więcej. Będzie i okazja. Tutaj musimy postawić średnik, tak? Tak jest, musimy kończyć niestety. Myślę, że będzie okazja jeszcze do bardziej szczegółowych podsumowań w poniedziałek. Zapraszamy Państwa już teraz o 10:00. Sesja popołudniowa zaczyna się o 17:00, a więc kolejna okazja także do spotkań i do komentarzy, a za dzisiejsze studia, za dzisiejsze komentarze, rozmowy i transmisje dziękuję Państwu. Marcin Majchrowski. I Róża Świadczyńska. Nasz program, całą transmisję wydawała Beata Stylińska. Przy współpracy reporterów, którzy nagrywali dla Państwa rozmowy z uczestnikami, Aldony Łaniewskiej-Wołki, Jana Zienko. Całość zrealizował dźwiękowo Damian Karpiesz, zrealizowali Damian Karpiesz i Piotr Sekuła. Za nagrania odpowiadają Julita Emanuiłow, Agnieszka Szczepańczyk i Joanna Popowicz. Do usłyszenia. My już dziękujemy i oddajemy głos do Studia Centralnego w Warszawie.